Cześć, witajcie, z tej strony Gilatkis, a ze mną Konewka. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj robimy szybką reakcję na Ark Fjordur, czyli to, czym się możliwe, że zajmiemy po serii z Lost Island, jeśli będziecie zainteresowani. Ale bez gadania, przejdźmy do komentowania. Okej, lecimy. O, ładnie. Pięknie. Pierwsze trzy sceny. O, dobra, jest śnieg. Bo właśnie ma być motyw wikiński. Więcej żywem. I ładny budynek taki zrobiony w innym stylu. Kurde, nie da się, tak szybko leci tyle rzeczy. Ja pierdu. To wygląda trochę jak aberracja, wiesz? No, wygląda. Rodzaj siedział z tyłu, widziałam. I kotek, no. Dziwne niebo. Nice. Czyli jest więcej motywów zimy. To ma być obelisk? Chyba miał być obelisk. Dobra, już wiem, gdzie będę mieszkać. Duże kwiatki, wróżkowo. To wygląda jak runy wikińskie. Czegoś takiego ci nie zbuduję, przepraszam. Ciekawe. O, a to? Co to za budynki? Nie mam pojęcia. Oni czasem to robią tak właśnie, jakby struktury były zrobione tego. Wiedźmin. Jakby właśnie te struktury były z modów, kurde. Jest magmazaur. Ale ten nietoperz, nie widziałeś nietoperza? Widziałem nietoperza, widziałem. To jest jaskinia, tak? Chyba jaskinia. Znaczy na pewno będą cave'y z tymi, nie, trofeami, nie. No wiemy o co chodzi. Kto gra, ten ogląda. Kto dobra, ogląda, ten gra. Jest. O, koniki ładnie. Tam też stoją. Przepraszam. No, wybuch! Kłaniamy się do Kairuku. Najbardziej potrzebne zwierzę w grze. Tak. O, tu masz przybliżenie. O, kolejne pułapki będą jak w labiryncie. Super. Nice. Wywerny konie, no myślę, że my się nie będziemy tak strzelać z nimi. Ej, budujemy się tu, nie? Pszczółka. Statek. Dobra, no tu. Tam by się małpa przydała. Zobacz, no. Pięknie go zrobiłem. Nice. Kopalnie, to w Minecrafcie jak. No przestań. Zmienili trochę. Ale może takie... jaka bitwa tu się wygląda dzieje? Jakby była wyrwa w tym murze. Ciekaw jestem, czy to rzeczywiście będzie taki mur, wiesz, będzie do naprawy i tak dalej. Bo te niektóre budynki, struktury wyglądają zupełnie inaczej. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, frajki się świeciły. To jest Mjolnir? Chyba tak ma być. A i ma te kryształy z Arka. No tak. Nice. Ark Fjordur. Pięknie. To teraz nasza analiza. Zaczynamy od pierwszego rzutu, który mamy. Widzę czyli... dwie wielkie twarze w skałach. Dwie twarze, coś jakby Tama. To mi automatycznie Władcę Pierścieni przypomina, w sensie jak widzę dwie takie twarze, tak, czy coś posągi, krasnoludy. Zobacz jakieś, na dole, no. Nie wiem, kajaki nazwy, bo nie wiem jak to inaczej, to ma na pewno inną nazwę. A nic to więcej nie widać. W sensie, ja jak myślałem w ogóle, że będzie wikiński motyw, to będzie więcej tego śniegu, nie, i tak dalej, a tu tak... Tam dalej był śnieg. Dobra, powiem ci tak, to jest jedno z moich ulubionych miejsc, zwróć uwagę na te skały, wyglądają jak te wywernowe. Tak, ale w prawym górnym jest góra, na której jest dużo złota i bardzo mi jakby to ciekawe. To, ale właśnie w tej grze metal też jest tak złoty. No właśnie, pytanie, czy to metal, czy to coś innego. Dlatego mnie to zastanawia, czy tam metal będzie też taki. Pytanie, czy wprowadzą jakieś nowe surowce, nie? No i z tyłu mamy redwood oczywiście, nie? Dobra, jest nowy sokół. To mi się kojarzy z Hobbitem, zobacz. Wejście do góry. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale właśnie do kopalni tak typowo, nie? Te schody, coś. Myślisz, że tam w środku leży Smaug? Pytanie, czy w środku właśnie na przykład wymyślili, że będzie, nie wiem, leże wyvern, czy na przykład... ale super by było! Czy na przykład jest to jakiś dungeon, nie? Do zrobienia. Kolejny rzut, mamy wyverny. Dobra, i z tej strony zobacz, możemy zobaczyć, że jest chyba nowy obelisk. Chyba nowy obelisk. Nie wygląda jak zawsze obelisk. Wyglądały tak samo, ale jeśli by zmienili wygląd pod motyw, fajnie by było. Fajnie na pewno. No i dwie piękne lodowe wyverny oczywiście. Sobie tylko skrzaczyli na lewo tak trochę... Góry. Tekstury im uciekły, że tak powiem. Minimalnie. Dobra, znowu wywerna. Zakładam, że to będzie twoje ulubione miejsce, bo jest zbudowana struktura od razu i będziesz chciał się tu budować. W sensie, to wygląda bardzo ładnie, w ogóle te wodospady wszystkie i tak dalej. Zobacz, na górze ptaki zrobione tam na tej wieży takiej okrągłej, nie wiem, tak, czy zwróciłaś uwagę. Widzę, ale zobacz jak są wodospady, tam u góry most jest jeszcze most. Schowany. A na froncie tego budynku w środku wygląda jakby ktoś, nie wiem, albo dobudował, albo coś takiego jakby, wiesz, coś a la szklarnia. A jest, faktycznie, no. Dobra, no, na lewo od wywerny, no. I na lewo widzisz, zobacz, właśnie tak ładnie poustawiane ptaki. Pytanie, czy to wszystko jest już tak zrobione, czy ktoś to dobudował, nie? Myślę, że to dobudowane. Do tych struktur. Ale jest coś dla ciebie, bo koniami można wjeżdżać. Tak, to na pewno. Koniaro. Dobra. Dobra, jest gryf. Słuchaj,
Wysłuchaj mnie, spójrz na to, na tą wielką skałę na środku ekranu. To ma paszczę, to jest wielka czaszka, ja to tak widzę, zęby. No w sumie... I się woda wylewa z tej czaszki, widzisz? Spyska jakby. W sumie, jakby. No, ale to musiało być coś ogromnego, biorąc pod uwagę, że na lewo mamy mamuta. I tutaj mamy takiego żebra, widzisz? Jest tak, jest mamut, jest gryf. Ja to widzę jako czaszkę. Pozostałości po starożytnej... Coś tam. Dobra, słuchaj, to jest bardzo ważny moment. Zobacz, że na dole łapki. Łapki. I ja nie wiem, czy ty wiesz, to jest taki lew z Genesis Dwójki. Od zwierzaczka, to co, czego nie graliśmy, może kiedyś powrócimy, ale znaczy, tego. Ja grałam, może być ciebie. No ty, a ja nie, ja mówię o sobie też, dobra, tak? Dobra, ale mamy też Rock Drake'a, który siedzi po prawej, tak, na skale siedzi sobie. Bardzo ładne drzewko. I ładny, ładny klimat. Takie połączenie aberration, ale z takim normalnym niebem i tak dalej. Powiesz co, bo ogrody, to jest wzorowane biomem z Genesis 2, tak się. Tu ładnie to też wygląda. Podoba mi się statek na pewno. Intryguje mnie bardzo niebo. Jeśli to jest motyw wikiński, to ja bym chciał, co prawda, ale to chcieć to se można, nie? Taki statek? Nie, nie, nie. Statek, ale ogólnie na przykład, że widzisz taki wrak i raz na jakiś czas respi się w nim jakiś zrzut. Fajnie by było. Taka typowa skrzynka, albo na przykład te notatki. Słuchaj, do znalezienia. Ale to by było do ogarnięcia, bo jest mapa, która się nazywa Ragnarok i tam było takie miejsce, gdzie był statek i w nim się respili rzeczy faktycznie. W wodzie. No chyba, że tak. Dobra, mamy kolejny rzut. Czerwone drzewa tam w jakimś biomie. Widzę, no jest takie zejście. No. Tutaj tam, za dużo nie tam ma to na końcu rzeczy. Też takie wodospady. Nie wiem, czego się tu doszukiwać za bardzo. Nie ma chyba za bardzo czego. Tylko ten rzut na ten obelisk nowy, nie? No, to jest moje miejsce nowe. Tu jest nowe miejsce. No, te duże kwiaty. Duże kwiatki. Pytanie, czy coś będzie do zbierania. Tapeciara z tyłu na pewno. Posągi, nie wiem, czy to mają być chyba Tajla, Misiek. Wiesz co, to wygląda jak... A to nie jest ten? To wygląda jak obelisk. Pulurowia? Pulurowia, nie. To nie jest nie? ona. Ale... Bo tam jeszcze Kairuku leży, tak, nie? Tak, ale zobacz, na środku to ma taki terminal i idzie promień zielony do góry. To wygląda jak obelisk. Dla Myślisz, mnie. Że to będzie obelisk? Tak. Może i tak. Myślę, że to będzie obelisk w tym biomie. Czyli mieliśmy już niebieski, mamy zielony, jeszcze jest czerwony, tak? No, jeszcze czerwony powinien być, tak. Przynajmniej w teorii. Coś tam jeszcze leci. Nie jestem pewien... To Featherlight był. A, to Featherlight. O! Mamy nowy nowego sokół. Sokoła. O, ten nowy sokół właśnie i te, mi się wydaje, runy. W sensie nie było czegoś takiego, ale oni się tu pokłaniają. Może będzie motyw zaciągnięty z innych gier, typu właśnie, gdzie ktoś stricte, wiesz, podchodzi, musisz wykonać jakąś rzecz, na przykład właśnie najechać, przytrzymać ukłoń się, na przykład, nie wiem, plus 10% do szybkości, szybciej i szybsze kraftowanie, czy coś. Może takie runy będą rozsiane po całej mapie. Ja się obawiam, mówiąc Arka, że to nie będzie nic, że po prostu będzie się świtło i tyle, że to będzie nie kamień. Wiem, nie wiem, zobaczmy. Jesteśmy też ciekawi, co wy myślicie, więc jak coś, to walcie śmiało, jakie są wasze przypuszczenia, może coś ominęliśmy. Nie przewijaj dalej, zobacz, że niebo się zmienia z lewej na prawą i po prawej już niebo nie jest takie normalne, tylko wygląda jakby drzewowe. Właśnie, tak, jakbyśmy pod drzewem jakimś wielkim byli. Dobra. To prawda akurat, to prawda. Wulkan jest. O, i tam chyba jest czerwony obelisk, tak? Jest wulkan, no i magmazaury były, więc pewnie będzie jakaś jaskinia do magmazaurów w wulkanie. Tak, ale chyba mamy miejsce czerwonego obelisku, zobacz, tam mi się wydaje. A, no wygląda jakby był, no rzeczywiście, tak jakby za tego. W ogóle zauważ, że kajak ma... Na dole, no. Ma jakby taki wikingowy skin. A maskina, no. Ma. Mamy standardowe rzeczy, które tutaj są. Ja z rzeczy, które ja nie kojarzę, to są na pewno balony. Były balony, były. Balony, a tam jeszcze coś zależy. To jest ten nowy ten? Nie wiem, gdzie patrzeć, wiesz? Ten nowy zwierzak? W sensie nie ten nowy, tylko ten z Genesis 2? Tak, to jest Genesis 2. Nie pamiętam, jak on się nazywa. To jest taki rybkowy tygrysek. Chciałbym, żeby dodali takie koła. Albo możliwość łatwiejszego robienia takich kół. Tak, też bym chciała. Takie okręgi. Na przykład kraftujesz jeden okrąg i potem dokładasz kolejne pierścienie na przykład. To byłoby też spoko. Prawda, gorzej byłoby z budowaniem ścian, ale... tak. Ktoś by się przejmował, jeśli chodzi o to. Piękna budowla, tak się... Słuchaj, ja tu zwróciłam uwagę, oczywiście znowu jest tam tygrysek, który sobie po leży. Lewej, po lewej, tak, no. Ale wilk ma inną sierść, jest w sensie, takie centki takie jakby. Ciapki, widzisz, jakby ciapki, był tak. Corrupted może trochę? Nie, wiesz co, wydaje mi się, że tak jak robili R stworzenia. Znaczy, kolor jest inny, nie? Tak, wydaje mi się, że jak robili R stworzenia, że na przykład ekusy moje piękne są w ciapki teraz, R ekusy, to będzie taki wilk. I zastanawiam się, czy te struktury będą tutaj postawione, czy no bo to nie jest typowe budownictwo Arka. No pytanie, nie. Czy jest zaciągnięte z moda na trailer? Potrzeby traileru. Na potrzeby traileru, czy stricte będziesz miała taką wioskę i będziesz mogła sobie obudować? Fajnie by było, jakby to już było zrobione i byśmy mogli to wykorzystać.
fajnie by było. Kolejna nowa lokacja. Dobra, załóżmy, nazwijmy to biomem drzewowym. Grzybowy las. Pod wielkim drzewem, tak mi się wydaje, że teraz będziemy mogli robić narkotyki z grzybów. Tak. I zobacz, raptor też ma inny kolor, widzisz, też ma inne kolory. No bo to z wulkanu przyleciały. Nie, nie, ma inny patent na... To jest sobie. Tak, to jest stricte chyba nawiązanie do Wiedźmina. Płotka, Wiedźmin, idziemy do tego, do chatki Wiedźmy Wiedźm. Tam były, tak. Bardzo ładnie to wygląda. Pięknie, perfekcyjnie. Dobra. Taki smaczek. I to mnie zastanawia, powiedz mi, co to jest? Ja to widzę jako pomieszczenie z portalami do tych różnych światów. Po prawej światów. Zima, po środku jakaś jaskinia kryształowa czy coś. Chyba tak. Po lewej ten las czy coś. Tak, tak, że do drzewa. Ale teraz jedna rzecz mi nie pasuje. Prawo jest niebieska po świata. Tak. Niebieski obelisk. Tak. Po lewej zielony, a po środku jest żółty. Jest żółty. No to tak. Jakby obelisk był żółty, a nie czerwony. No, myślę, że to nie ma nawiązania. Zobacz, że przed nimi są terminale w ogóle. A jeszcze tak... tu już mamy czerwony. Jeszcze ci przerwę. Wspomnę tylko, jeśli oglądamy to, my nie graliśmy w zmodowaną wersję tej mapy, więc dla nas to jest nie, wszystko nie graliśmy, nowe. Ani nie oglądaliśmy, więc nie wiemy. Tak. Jest magmazaur, jest nowy nietoperz na pewno. Tak, Desmodeus się chyba nazywa. Nie wiem, będziemy się uczyć. Mi się wydaje, że Desmodeus... To będzie jak z Sinomakropsem, na początku będziemy powtarzać 17 tysięcy razy. Dobra, zobacz, lodowa jaskinia, mamy wyrytego jakiegoś, nie wiem, gnomy. Małpiszona. Gnomy, tak. I na górze też taka małpia ta, w skalę wyżej. To wygląda jak jaskinia, gdzie artefakt byśmy mieli dostać. No, mniej więcej. Taka typowo, dziury po bokach, spadnij i się zabij. Tak. Dobra. Tu mamy przybliżenie. Desmodeus wisi przy kryształach. Wisi na górze, suficie. No. I po lewej przy moście też nie wiem, czy czegoś nie było tam, gdzie to takie źródło światła jest. Tak też leciał. Dobra. Mamy kolejna. To wydaje mi się, że może być jaskinia. Fajnie było, bo nie w końcu jakieś pająki czy coś, tylko coś innego też do walki, tak, nie? Tak. Jakieś zróżnicowanie, coś ci nałoży, nie wiem, krwawienie, coś na ciebie zeskoczy. Woda mi się bardzo podoba. Nie jest taka pusta, tylko jakieś listki. Tak. Federline leci sobie przez jakiś tunel. Tak. Dobra, tak. I tutaj już są typowe rzeczy z aberracji, bo widziałam też skałki metalowe. Tu widać nawet tu metal, nie? Jak widzisz, jak jest takie okno ala wycięte. Tak, i niebo tutaj, jak puścisz dalej, niebo zauważymy, że jest takie właśnie kosmiczne bardzo. Pytanie, to może będzie część mapy pod ziemią też. Wtedy byśmy mieli jakby dwie mapy. No dobra, ale wtedy skąd kosmos? Aberracja jest pod ziemią. Dzieje się pod ziemią. No tak. No. Nie powinno być widać nieba pod nie ziemią. Nie wiem, no może będziesz przechodzić jakim... A przecież masz te portale. No są portale, może ale rozumiesz, jakby, co może mi to będzie jedna mapa zbudowana z kilku map. No tak, ale chodzi mi o to, że jakby była aberracja, to aberracja robi się pod ziemią i nie widać wtedy nieba. O co mi chodzi? No w teorii tak. Dobra. Tutaj nic nowego nie widzę. No nie, to są rzeczy z aberracji po prostu. Ktoś sobie na raptorku biegnie, jakieś trzy osóbki jeszcze. Tutaj też to wygląda ładnie, ale nic o, z tego. O, i to! Ojejku. To, widzisz, to, patrz, to. Patrz. Widzisz, tutaj wygląda jakby obelisk był żółty. Jest żółty. I nie widzimy tutaj nigdzie tego wulkanu, więc chyba, że jest za nami gdzieś. No, przed nami to bardziej wygląda jak zima, ale też ciężko stwierdzić, czy to się odbijają skały, czy to jest śnieg, nie? Ale powiem ci, że ten rzut to jest mój ulubiony rzut z tego całego traileru. Ja tutaj mogłabym się budować. Zobacz, żółto-różowe drzewa. Różowe drzewa, no. Koniki. No i ten sokół przede wszystkim. Tak. Kairoku! Nasz nowy Bóg! Nowy Bóg. O. Tu jest coś napisane. How the piggies will grunt when they hear how the old boar suffered. Zauważ, że to jest pułapka. Tak, i to jest pułapka. Wygląda, jakbyś spaść na dół mógł, jakby wiesz, takie gałęzie był położone na dziurze. Tak, na górze jest zawieszona inna. Tak, ale chodzi mi, zobacz, pod spodem. Wygląda, jakby była dziura wykopana i przykryta gałęziami, do której mógłbyś spaść. Tak, pytanie, kto spaść na górze widział w klatce. Nie wiem. Ale piękne zielone jest na pewno. Ładne. Biom mi się bardzo podoba, zobacz, jakie iglaki są ładnie zrobione. Dobra, a jak mamy rozumieć ten cytat? Jak świnki będą chrumkały, tak? Jaką to kwiczały, powiedzmy. Kiedy usłyszą, jak stara świnia cierpiała. No nie wiem. Może widzowie dadzą nam znać w komentarzu, co chodzi. Ciekawie jest. Rozwiążmy tą zagadkę. Dobra, lećmy dalej. Lodowa jaskinia, nie też wiem, ciekawe. Fioletowe drzewo. Ale dalej, widzisz, patrz, jest dalej ten motyw tych krasnoludów jakby. No widzę, właśnie do posągu widzę, ale w jakim celu? Po co? Taki, w sumie to jest takie wiele połączonych takich. Motyw krasnoludzki pasuje do takiej zimy, motyw wikingów też pasuje do tej zimy, ale znowu masz jeszcze rzeczy związane z jakąś aberracją, z czymś no takie. No właśnie, ciekawi mnie to, jak to nie widziałem wyglądało. Tekowych stworzeń na pewno na trailerze, więc ciekaw jestem, myślę, czy też że to mimo jest to będą się jakiś motyw. Zobaczymy. No, jest, proszę bardzo. Desmodeus sobie leci. Jak tu gdzie widzę, my jesteśmy? Jak to widzę, to stawiam, że to jest to, co jest za bramą. Spójrz z tyłu, pod nogami jego, widać chyba raptora małego. Możliwe. Zobacz, jak jest mały w porównaniu do tych kolumn. Wiesz co, wydaje mi się, że to miejsce, na które patrzymy,
to jest miejsce, gdzie widzieliśmy wejście do góry. No, o tym mówię. No. Mówię to... o tej bramie tak, całej, tak. No to właśnie wydaje mi się, że to jest wnętrze tej góry tutaj. No i tutaj ktoś sobie zaraz zginie. Tak, tu zaraz... Jakie kości na bułkach! Kości są. Ktoś będzie pisał o tym, no keratynę można zdobyć, keratynę można zdobyć. Udeż kości będzie keratyna. Tak. No i ktoś sobie tu zginął. F na czacie. Tutaj mamy chyba artefakt stykte do zebrania. Nie mam pojęcia, jaki to artefakt. Nie znam się na nazwach, ale... Myślę, że to mogą być nawet nowe artefakty, wiesz. No skoro motyw, skoro zrobili... Wychodzę z założenia, że jeśli zrobili obeliski pod motyw, to mogli niedobrze... artefakty. Artefakty też mogli zrobić no, właśnie. Zobaczymy, jak to będzie. Może w postaci run czy coś, nie? W końcu to tylko jako klucze. O, widzisz, o tym mówiłem, tu masz taką dobudowę. A to nie jest jednak szklarnia, to jest Nie, to jest dobudowane. Ale jak ładnie zrobione, kurde. To jest chyba, mi się wydaje, na motyw strzelania z łuku. Chociaż spójrz, patrz, góra i dół tych struktur wygląda, jakby to były rampy. Tak. To wygląda, jakby to były stricte rampy. Ściany są inne, ale reszta wygląda, wiesz, jakby to były rampy. Ale podłoga tam może być normalnie. Zobacz, na lewo tajla ma inne umaszczenie, więc to może być jakaś R-tajla. Megalania wisi na ścianie. Lawowe trajki, to są R-trajki. Widzisz? No, ładne. Desmodeus, jak Rex krzyczy, to tam z tyłu za nim siedzi. Tak, wisi, suficie. Podwieszony. I ciekawi mnie ten wielki na środku z ogniem. Co to jest? Co to za dziura z ogniem? Może to jest niedaleko w miarę wulkanu i lawa jakaś, no właśnie, czy coś? Jestem bardzo zaciekawiona. Jak w Minecrafcie, weźmiesz do wiaderka i będziesz przepalać. Tak, to no jest i bardzo motyw. Mi się stajnia na konie podoba, oczywiście. No tak, no to wiadomo. Ale fajnie jest, że... To jest, mimo że to jest gotowa struktura, to będzie można tam budować. No widzisz, właśnie dobudowane są niektóre rzeczy. Ej, może to odwzorujemy, co? Może spróbujemy trochę. Tutaj coś dla ciebie, koniaro. Dobra. Zobacz, jak to ładnie tutaj wygląda, jak jest dobudowane te wszystkie rzeczy. No, z przodu już widać okna, już rampy. No, tu już jest na pewno samemu dobudowane te wieżyczki na przodzie. Tak. Żeby można było postawić struktury stricte i do strzelania. Bardzo ładnie to wygląda. No. I na górze ta właśnie przybliżenie na tą całą okrągłą wieżę? No możemy to tak nazwać. Lotnia ją nazwę, bo wszystkie ptaki tam siedzą. O, jest pszczoła. Ej, wiesz co? Może ten żółty portal to tutaj prowadzi? Zobacz, jest jakaś jaskinia. No tam pszczoły. Też były takie kryształy żółte. No właśnie, tak mi się skojarzyło. Dobra, pójdź dalej. Okej, znowu motyw statku. No megalani sobie przyszli świecącej. Skały od tego. Od wywern, powiedzmy, no najczęściej tak jest, nie? Tak. Ale wiesz, to, że są te skały, nie znaczy, że to wywerny będą. A no niepowiedziane. Nie sądzę, skoro lecą te. O, dużo pszczół. Dużo robali. I tu by się idealnie przydała małpa. A wiesz, z czym mi się... Nie, tu by się niedźwiedź przydał. Wiesz, z czym mi się to miejsce kojarzy? Na bodajże Crystal Isles była taka jaskinia, gdzie było pełno pszczół. Ja pamiętam. Miodowa? Tak, ja pamiętam. O. No i nasza gwiazda, jeśli dobrze pamiętam, Fenrir się nazywa? Chyba? Nie mam pojęcia. Też nie wiem, ale wygląda na bossa, nie? Wygląda na bossa, tym bardziej, że spójrz, nie wiem czy zwróciłaś uwagę, na lewo jest łańcuch. Jakby miał się z niego zrywać. Jest do niego Cerber trochę, po lewej, nie? I po prawej w sumie też go widać. Leży tak na ziemi. A za nim tak jakby widać kawałek przy nodze, taką bramę jakby. Więc... Piękny jest. Ciekawie. Wnętrze. Okej, znowu wygląda jak wejście do krasnoludów. Wielkie schody. Wielkie, za duże schody. Lawa. Lawa, sobie tak. Płynie tutaj jakaś rzeka. Naturalne oświetlenie. Tak. O, kopalnie. To strasznie wygląda dobrze. Pięknie wygląda. Fajny byłby motyw używania wózków. Bierzesz, ładujesz do wózka, wypychasz i druga osoba na zewnątrz odbiera od ciebie rzeczy i przepala. Byłoby to fajne, ale wątpię, że to będzie tak działać. Ale byłoby dobrze. I na przykład idziesz jedna i idziecie właśnie w grupie, tak jak tu idzieliście. Ty idziesz po obsydian, ty idziesz po coś, ty... I w jednej kopalni masz wszystko. Kryształy, metal, tego. To no by tak. Było kozackie. Okej, weź kawałek. Jeszcze troszeczkę. O, dobra, zatrzymaj. Zobacz, widzisz tego wilka tutaj? Jest wilk, inny jest. To wygląda jak... będę mówiła pewnie, nie jestem pewna jak mi się... Wygląda jak może ten boss. Może będzie tak, wersja boss i wersja zwykła. Tak to wygląda. To może dlatego wtedy na przykład nie będzie zwykłych wilków. Były zwykłe wilki. Były? Były zwykłe wilki, były dziwnie umaszczone wilki i teraz mamy tego wilka. Z tyłu Jutyranus. Tak, ale wiesz, to jest najważniejsze tutaj. Zobacz, jakie on zęby ma. No, widać go, widać. Dobra, biegną sobie. Tajla inaczej umaszczona. Kolejna gotowa struktura w Redwoodzie. Z dobudowaniami. Ale z dobudowaniami znowu. Czyli może są gotowe struktury, ale na przykład wejście musisz sama zablokować. No jako stricte. Ruiny pewnie są.
O, rozwalona ściana. Pytanie, czy jest rozwalona cały czas? Czy można na przykład mury ulepszać, naprawiać? Wątpię, wątpię. Raczej nie, no, raczej na 100%. No to ten ogień co, też byłby sztuczny? Tutaj spora nie, walka na ogień możesz rzucić, wiesz? O, te nowe. Nowe stworzenie, nie pamiętam jak się nazywają. Bardziej też mi się podoba ten trajk lawowy, szczerze mówiąc. No trajk lawowy też potężny, nie? I piękne. Rozwala struktury pięknie. Ale no, nie wiem jak się nazywał. Ale nie wiem, ale fajne. Wygląda jak biegający czołg. I tam widać dwa takie, nie? Spójrz na ten, na dach, jak inaczej wygląda. No inaczej, jest inne struktury są. Może dodadzą w końcu jakieś nowe struktury, fajnie by było. Bo fajnie by było. Monotonność od lat jest taka, że cały czas, nawet głupie, może to jest totalnie głupie, jakbyś wybierała crafting, no. To by ci się wysuwał pasek, jak do zrobienia gotowej struktury. Nie, wysuwałby ci się pasek do różnych skinów tej struktury. To byłaby dalej ta sama struktura, miałaby te same cechy, tą samą wagę, te same punkty wytrzymałości. Ale wygląd by się różnił. Rozumiem. Fajny I wtedy pomysł. Mogłabyś sobie mieszać. I to byłoby fajne. Bo od jednego byś wzięła dach, od drugiego ścianę i już byś miała masę nowych struktur. Dorzuć właśnie tak jak tu, takie w ten sposób. Dodaj takie, jak to się mówi, obrzezane deski. O Boże, dobra. Wiesz co, przejdźmy dalej. Chodzi przejdźmy o to, że dalej. Potem masz dużo kombinacji motywów, nie? Spójrz na ten piękny młot. Tutaj ma być akator, tak? Chyba tak. Ale mieli łatwy motyw, bo wrzucili zbroję, przefarbowali włosy. Do oczu zrobili tego, te wampira chyba, tak? Zauważ, że ma na sobie tekowe buty, dlatego mógł tak ładnie skoczyć do ziemi. Nie wiem, czy zwróciłaś też uwagę na jedną rzecz w tle. Rękawice? Nie. No to o co chodzi? Po prawej, jak jest wieża, tak? To są niby ściany, ale ktoś wykorzystał w ten sposób. W sensie to są te framugi do podwójnych drzwi. Wiem, tak, ładnie, śmiesznie, ładnie zbudowane. Śmiesznie. I w teorii szersze stworzenia też by nie przeszły, też na pułapkę. Do wykorzystania. Różnie, nie, różne są giga. No różne są, wiadomo. Ale giga może? Drewnianego to by raczej ugryzł, wiesz? Raczej tak. Dobra, wkurzył się ewidentnie i postanowił ich porazić. I tak prezentuje się Ark Jordur, który możliwe, że pojawi się na tym kanale, jeśli będziecie oczywiście zainteresowani. Jeśli tak, to wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę, napiszcie co myślicie, a może napiszcie też w komentarzach, jeśli coś pominęliśmy, albo macie swoją teorię na coś innego. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Ja również bardzo dziękuję za oglądanie. Napiszcie, czy tak samo się jarać na tym motyw jak ja. I do usłyszenia w kolejnych materiałach z gry Ark Survival Evolved. Trzymajcie się, pa pa. Pa pa.